Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez gminę Jaworzyna Śląska, własnym środkom miasta i powiatu został wybudowany jeden z najdłuższych chodników na terenie powiatu. Oprócz chodnika, który został wykonany, zostały wykonane również miejsca do parkowania pojazdów, a także dwie zatoki autobusowe, przy których się w tej chwili znajdujemy. Ten 800-metrowy chodnik składa się jak gdyby z dwóch części. Jedna część znajduje się po stronie lewej, a druga po stronie prawej. Tutaj znajdujemy się w tej chwili w miejscu, gdzie następuje przejście z jednej strony na drugą. Będziemy chcieli, żeby przed odbiorem przejście na chodnik było bezpieczne, w związku z tym zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, tak aby w miarę bezpiecznie mieszkańcy przechodzili z jednego chodnika, z jednej części chodnika na drugi. Dzięki temu zadaniu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie się poruszać po poboczu drogi. Chodniki w Czechach, to zadanie też jest zaplanowane do zakończenia w miesiącu listopadzie. Tam zadanie jest troszeczkę krótsze, zakres robót to jest około 500 metrów, ale również to jest olbrzymia poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Budowa nowych chodników rozpoczęła się w miesiącu sierpniu tego roku i jest to jeden z etapów dużego zadania. Gmina Jaworzyna Śląska złożyła projekt o dofinansowaniu budowy chodników przy drogach powiatowych i przy drogach gminnych. Jest to projekt nazywa się kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Polega na budowie przeszło 3 km chodników zarówno przy drogach powiatowych, jak i przy drogach gminnych w takich miejscowościach jak Czechy, Pasieczna, Stary Jaworów oraz Emilikowice. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich jest już na ukończeniu, natomiast w roku 2014 zostanie rozpoczęty drugi, polegający na budowie chodników w Starym Jaworowie i Milikowicach. Koszt całego projektu to około 1,5 miliona złotych. Pół miliona złotych zostanie dofinansowane z programów rozwoju obszarów wiejskich, natomiast tutaj też znaczące wsparcie powiatu świnickiego, około 160 tysięcy złotych w rozbiciu na te dwa lata. No jest to wynik bardzo dobrej współpracy zarówno ze starostwem, jak i ze służbą drogową powiatu świnickiego. Dzięki tym remontom mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą czuć się bezpieczniej.